Tomek, jesteśmy na żywo, to też tutaj zaznaczę, żebyśmy mieli tego świadomość. Gratulacje z tytułu tego zdobytego gola. 12-18. No, pewnie nie jest to dla Ciebie jakaś taka pierwszyzna, ale duża frajda, że to nazwisko Bała Cię gdzieś będzie funkcjonowało w mediach. Tak jest, jestem z tego bardzo zadowolony, bo wiedziałem, że zawsze ten strzelec pierwszej bramki w treningu noworocznym jest zawsze gdzieś tam w mediach pokazywany i gdzieś te artykuły się przewijają. Cieszę się z tego, fajnie. Fajna tradycja, jestem z tego zadowolony. Który to był dla Ciebie trening noworoczny? Trening to był mój trzeci. Trzeci, no i powiedz, jak Ty w ogóle podchodzisz do tego wydarzenia? Znaczy teraz rozumiem, że to jest jakby w trakcie okresu przygotowawczego tak trochę, więc jak gdyby no nie ma takiego problemu wielkiego, tak, ale tak. W przeszłości trzeba było jednak gdzieś tam zrobić taką wyrwę w urlopie. Tak, nie no, traktujemy to głównie, mówię, jako zabawę, bo wiadomo, że większość pewnie przychodzi tam z jakichś imprez sylwestrowych, ale szanujemy ludzi, którzy tutaj przychodzą, bo naprawdę co roku jest bardzo duża grupa kibiców i gramy dla nich głównie, nie? Oni przychodzą dla nas, więc to jest bardzo fajna tradycja moim zdaniem, naprawdę. Powiedzmy tak, zabawa zabawą, no ale pewnie jak już się wchodzi na boisku, no to się kurde chce wygrać, no nie? Tak, mówię, na początku podeszliśmy do tego tak na poważnie, ale później wydaje mi się, że z minuty na minutę już było więcej takiej zabawy, bramkarze wchodzili do pola grać normalnie, czy Karol, czy Lukas, fajnie. Marcin Budziński też słynie z tego, że coś lubi zaskakiwać, no i tym razem też tutaj wyskoczył z nie swoją głową, no to też pokazuje jakby charakter wydarzenia. Tak jest właśnie, Marcin jest w sumie z tego znany, że zawsze coś specjalnego musi przygotować. Gdzieś tam widziałem w wywiadzie jakimś na Krakowie, że obiecał, że coś przygotuje, że coś przygotuje i, no i tak zrobił. Było śmiesznie. Dzięki Tomek i powodzenia w tym nowym roku. Dziękuję bardzo panu.